kolejnym webinarium poświęconym produktom kanadyjskiego producenta sprzętu audio Radial, którego jesteśmy dystrybutorem. W dzisiejszej części omówimy serię Pro Radiala, która przede wszystkim ma zastosowanie na scenie, na estradach, koncertów, wydarzeń na żywo. Są to bardzo popularne produkty i jest ich dosyć sporo. Mamy zatem dużo dzisiaj do zrobienia. Ci, którzy byli z nami na naszym poprzednim webinarium dotyczącym serii J, mogli posłuchać i obejrzeć produkty, dzięki którym Radial stał się sławny. Radial zaczął i nie przestał produkować produktów najwyższej jakości. Są to urządzenia, które wspierają nas, realizatorów, muzyków, producentów w naszej pracy z dźwiękiem, dostarczając nam narzędzia najwyższej jakości. Tak jak wspomniałem, dzięki serii J Radial stał się sławny, natomiast jest to seria, która z racji tego, że jest produktem wysokiej jakości, jest też produktem, który kosztuje niemało. Odpowiedzią na Radiala, na konkurencję, która jest na rynku tego typu urządzeń, stała się seria Pro. Seria Pro w odróżnieniu od serii J jest również jak najbardziej serią urządzeń profesjonalnych, urządzeń ponadprzeciętnych jakościowo, jeżeli chodzi o porównanie produktów Radial serii Pro z innymi konkurencyjnymi na rynku urządzeniami. Natomiast dzięki zabiegom tutaj technicznym Radiala byli w stanie zrobić te urządzenia bardziej przystępne cenowo. To lećmy. Dzisiaj omówimy sobie wszystkie produkty z serii Pro, czyli D-boxy pasywne, aktywne, D-boxy dla sygnałów cyfrowych, splittery, separatory, miksery, switchery, z powodu których także Radial stał się bardzo znany, oraz nowość w ofercie Radiala, czyli dystrybutory zasilania. D-boxy pasywne. D-boxy pasywne dają nam separację galwaniczną źródła sygnału od odbiornika. Jest to prosta konstrukcja oparta na zasadzie działania transformatora. I tak jak w przypadku każdego z urządzeń, może to robić dobrze, może to robić trochę mniej dobrze. W przypadku Radiala priorytetem jest jakość przetwarzanego sygnału. Jak najmniej zniekształceń, jak najmniejsza degradacja sygnału. Należy pamiętać o tym, że nasze urządzenia, te, które nas wspomagają w tej naszej pracy, czyli D-boxy, separatory, switchery, splittery i tak dalej, które często są pomijalne i są takim złem koniecznym, z którego korzystamy, ale bez których obejść się nie możemy, nie poświęca się im zbyt dużej uwagi. Należy pamiętać, że to są pierwsze urządzenia w naszym torze audio, w które wpinamy nasze sygnały. Tak więc to są kluczowe, bardzo ważne elementy naszego systemu. Jeżeli na tym etapie podepniemy urządzenie, które degraduje nam sygnał, ogranicza zakres dynamiki naszego sygnału lub jego pasmo akustyczne, to już nie odzyskamy tego w żaden sposób. Poziom szumów, zniekształceń, jakaś nadmierna saturacja, jeżeli się pojawi, już nie zniknie. Dlatego warto jest zadbać od samego początku, aby ten nasz tor audio był dobrej jakości, aby był profesjonalny od samego początku do samego końca. Co oferuje nam seria Pro? Seria Pro oferuje nam w przypadku D-boxów pasywnych urządzenia, które są oczywiście z grubej, wytrzymałej stalowej obudowy.
Konstrukcja jest dosyć kompaktowa, te urządzenia są nieduże. Dzięki takiej macie przeciwpoślizgowej na całej powierzchni są bardzo stabilne na scenie i nie przesuwają się. To być może jest mało istotne, natomiast te urządzenia pracują w bardzo trudnych warunkach, więc Radial też na to zwraca uwagę. Wszystkie obwody elektryczne dotyczące każdej serii produktów Radiala mają wojskowe standardy Armii Kanadyjskiej. Są to wysokiej jakości komponenty. W przypadku serii Pro są zastosowane transformatory Eclipse'a, które mają ekranowanie mu-metalowe. Pozwolę sobie tylko tu wspomnieć, że technologia mu-metalowa daje nam bardzo duże benefity i bardzo dużą skuteczność w przypadku izolacji od zakłóceń elektromagnetycznych, także w częstotliwościach radiowych. W porównaniu do aluminium jest to 10-tysięcznokrotność w skuteczności takiej izolacji. Jest to materiał troszeczkę, technologia troszeczkę droższa, natomiast we wszystkich profesjonalnych urządzeniach właśnie taka technologia powinna się znaleźć. Pasmo przenoszenia takiego transformatora w przypadku Radiala przy dewiacji 0,5 dB, czyli pół decybelowej, zawiera się w przedziale pomiędzy 20 a 18,5 kHz. Tak więc jest to szerokie pasmo, pełne pasmo akustyczne. Możemy bez problemu wpiąć tutaj każdy akustyczny sygnał, bez strachu, że zostanie on ograniczony pasmem, jak to może mieć miejsce w przypadku tańszych transformatorów, które mają problemy z rozfazowaniem krańcowych pasm akustycznych. Głównie to dotyczy oczywiście niskich częstotliwości, chociaż transformator też ogranicza oczywiście górne pasmo. ProD2. ProD2 jest D-boxem z stereofonicznym, dysponuje dwoma wejściami na jackach 1,4 cala, czyli dużymi jackami z przelotem. Ma oczywiście tłumik 15-decybelowy oraz rozłączanie masy. Dwa wejścia symetryczne. W odróżnieniu od ProD-i, który jest monofoniczny, ProD-2 jest stereofonicznym D-boxem. Kolejnym urządzeniem są urządzenia dla takich bardziej zastosowań audio-wideo, czyli dysponują innymi rodzajami złącz wejściowych. Transformator jest ten sam, tak więc jeżeli chodzi o kwestie akustyczno-elektryczne, tutaj są jak najbardziej takie same jak w przypadku ProD-i i ProD-2. AV1 jest monofonicznym D-boxem, natomiast oferuje nam złącza na dużych jackach, na małym jacku TS, 3,5 mm, na złączach RCA z możliwością przelotu oraz także dysponuje wejściem symetrycznym XLR i na wyjściu mamy jeden kanał, tak więc może też być od razu takim jakby sumatorem, który nam monofonizuje sygnał stereofoniczny, jeżeli nie zachodzi taka potrzeba, możemy wpiąć oba kanały RCA lub za pomocą małego jacka, lub za pomocą dużego jacka i dokonać separacji galwanicznej naszego sygnału. AV2 jest troszeczkę innym D-boxem od AV1. Wygląda bardzo podobnie, natomiast nie dysponuje złączem XLR, natomiast jest D-boxem stereofonicznym, czyli posiada złącze na jackach 1,4 cala, złączami dysponuje wejściowymi także RCA oraz jack 3,5 mm. Ma oczywiście tłumik 15-decybelowy, odłączanie masy. Bardzo fajna, ciekawa konstrukcja, bardzo elastyczna do bardzo wielu zastosowań, do wszystkich urządzeń, które mają duży poziom wejściowy. Możemy bez strachu taki D-box podłączyć. D-box znany jest też z tego, że ma w swojej ofercie bardzo wiele urządzeń, którym konkurencji robić się nie chce. Mają bardzo wiele rozwiązań, można się pogubić faktycznie w produktach Radiala, ponieważ jest tego mnóstwo.
Natomiast jeżeli szukamy jakichś wyspecjalizowanych urządzeń separujących lub do dystrybucji analogowego sygnału, z pewnością znajdziemy je w radialu, w ofercie radiala. Przykładem tego na pewno jest pasywny D-Box Stream 2, który oczywiście ma tę samą technologię, która była omawiana przeze mnie we wcześniejszych urządzeniach, natomiast dodatkowo ma regulację, jakby tłumik sygnału wejściowego płynny, czyli możemy sobie dopasować poziom sygnału wejściowego na nasz D-Box w przypadku jakichś źródeł o bardzo dużym sygnale, poziomie sygnału, możemy płynnie sobie dopasować, unikając zbytniej saturacji spowodowanej zbytnim nasyceniem transformatora naszym sygnałem wejściowym. Jest w ofercie, jeżeli jest potrzebny, radial ma takie rozwiązanie. Kolejnym produktem jest wielokanałowy D-Box, dokładnie 8-kanałowy, który ma oczywiście przelot na każdym z wejść, natomiast posiada też złącze insertowe w każdym kanale. Dodatkowo oczywiście jest montowany w raku. Dzięki temu, jeżeli mamy wiele źródeł liniowych, niesymetrycznych w jednym miejscu, możemy jeden taki D-Box położyć i mamy 8 kanałów zapewnionych jednym urządzeniem. Od strony akustyczno-elektrycznej wszystkie parametry są takie jak w serii Pro, czyli pełne pasmo akustyczne, świetne, profesjonalne narzędzie pracy. Podsumowując, wszystkie nasze D-Boxy pasywne z serii Pro mamy do dyspozycji monofoniczny Pro D i stereofoniczny Pro D2, monofoniczny Pro AV1, ale z wejściem XLR-owym do separacji linii symetrycznych. Pro AV2, czyli stereofoniczna wersja naszego D-Boxa AV-kowego. Wersja AV2, ale z dodatkową regulacją głośności poziomu wejściowego naszego D-Boxa i 8-kanałowy Pro D8. D-Boxy aktywne. D-Boxy aktywne to nic innego jak przedwzmacniacze, czyli wzmacniacze. Generalnie są to urządzenia, które także umożliwiają nam dystrybucję sygnałów niesymetrycznych, konwertując je na sygnał symetryczny, do dalszej dystrybucji na sygnał symetryczny. I to jest największy plus tego rozwiązania. Nie posiadamy separacji galwanicznej, czyli za pomocą transformatora, natomiast jest to układ aktywny przedwzmacniacza, który drogą elektroniczną symetryzuje nam sygnał i dzięki temu możemy już symetrycznie sygnał spokojnie do 100 metrów dystrybuować dalej, unikając narażania na jakieś przydźwięki czy zakłócenia elektromagnetyczne. Co odróżnia radiala w przypadku produktów D-Boxów aktywnych od konkurencji, na pewno jest to, że zresztą zwrócił mi na to uwagę Radek Barczak, któremu bardzo dziękuję w przypadku mojego poprzedniego webinarium, nie wspomniałem o tym, że D-Boxy aktywne generalnie nie mają transformatorów. D-boxy radiala mają transformatory, natomiast nie są one bezpośrednio w torze audio, natomiast są zastosowane w układzie zasilającym za pomocą zasilania Phantom przy zasilaczu użyte po to, aby odseparować właśnie to nasze źródło zasilania, jakim jest zasilanie fantomowe z naszych mikserów, od całej ścieżki sygnałowej, od całego układu elektronicznego urządzenia. To nam daje separację galwaniczną, natomiast nie jest to transformator, który jest stricte w naszym torze audio, służy jedynie separacji. Poza tym jest to klasyczny D-Box aktywny, który właśnie nam symetryzuje elektronicznie nasz niesymetryczny sygnał. Pro 48
I tak samo jak cała seria J i wszystkie inne produkty Radiala mają też inną cechę, która odróżnia je od konkurencji. Mianowicie jest przetwornik w zasilaczu tutaj w tych D-boxach, który pozwala na zakres dynamiki o wartości do 9 V, jeżeli chodzi o wartość sygnału wejściowego. Większość sygnałów, które podpinamy do naszych D-boxów, nawet z, powiedzmy, z jakichś instrumentów akustycznych, z aktywną elektroniką, jak basy, jak gitary akustyczne, mają zakres dynamiki raczej do 7 V. Natomiast Radial zwrócił uwagę na to, że większość urządzeń, większość D-boxów aktywnych ma mniejszy headroom, ma mniejsze możliwości przetwarzania sygnału wejściowego, co wiąże się z tym, że bardzo łatwo takie urządzenie jest po prostu przesterować już na wejściu. Radial z racji tego, że jakby no dużą uwagę przywiązuje do jakości dźwięku przetwarzanego przez urządzenia, które produkuje, zastosował we wszystkich urządzeniach taką właśnie przetwornicę po to, aby ten headroom, ten zakres dynamiczny możliwości przetwarzania tego urządzenia były znacznie większe niż sygnał, który w nie wchodzi. Dotyczy to wszystkich sygnałów, które są używane na scenie. Nie mówię oczywiście o sygnałach symetrycznych, o sygnałach jakichś ekstremalnych poziomach. Są to standardowe źródła sygnału, takie właśnie jak instrumenty z aktywną elektroniką, z pasywną elektroniką, instrumenty akustyczne, gitary elektryczne, gitary basowe. Bardzo dobre rozwiązanie. Dzięki tym rozwiązaniom są to rzeczy, które owszem, one ładnie wyglądają, że tak powiem, tutaj w parametrach wypisane czy w tabelkach, natomiast przede wszystkim możemy to usłyszeć. Możemy to usłyszeć w jakości przetwarzania tych urządzeń, dzięki czemu te urządzenia są znane na całym świecie, akceptowane są przez wszystkich realizatorów na całym świecie, wykorzystywane są zarówno w studio, jak i na scenach koncertowych, wszędzie, gdzie pojawia się dźwięk i konieczność separacji lub symetryzacji sygnału. Pro48 monofoniczny D-box aktywny z funkcją odłączania masy, z dodatkowym tłumikiem 15-decybelowym w przypadku bardzo silnych sygnałów. Jest to funkcjonalność, którą dysponuje większość produktów, dlatego tutaj na rynku, dlatego tutaj też jest zastosowany. Radial nie byłby sobą, gdyby oczywiście nie wprowadził urządzeń takich stricte tematycznych. PZDI jest dowodem na to, w jaki sposób Radial traktuje podejście do przetwarzania dźwięku, z jaką starannością podchodzi do swoich produktów i do swojego portfolio i sposobu myślenia o tym, co robi. PZDI jest D-boxem, który jest dedykowany instrumentom z przetwornikami piezo. Większość D-boxów aktywnych ma impedancję uwzględniającą, powiedzmy, do tych 220 kilo, 240 kilo ohm, natomiast PZDI, tak jak widzimy, ma tutaj przełącznik impedancji wejściowej, czyli owszem, może być standardowym D-boxem, ma wejście 220 kilo ohm, ale ma też przełącznik 1 mega ohm oraz 10 mega ohm dla przetworników piezoelektrycznych. Dobór impedancji wejściowej takiego urządzenia, odbiornika sygnału jest kluczowe w przypadku właśnie odpowiedzi impulsowej, częstotliwościowej naszego źródła sygnału. Czyli niedopasowanie impedancyjne powoduje bardzo dużą degradację, jeżeli chodzi o odpowiedź naszego urządzenia na transienty początkowe sygnału, jak i na całe jego pasmo przetwarzania. Dlatego stosowanie takiego urządzenia jest jak najbardziej wskazane. Dodatkowo mamy przestrajalny filtr górnoprzepustowy,
ponieważ przetworniki piezo mają taką charakterystykę, że zbierają drgania, co wiąże się z tym, że bardzo skutecznie przetwarzają niższe częstotliwości naszych instrumentów. Jeżeli jest to wiolonczela, jeżeli jest to kontrabas, są to urządzenia, które mają w zakresie niższych częstotliwości dużo informacji i na dużym poziomie te sygnały są, możemy sobie odfiltrować te najniższe częstotliwości do żądanego poziomu, aby łatwiej nam było wysterować już w naszym mikserze poziom sygnału bez konieczności jakby uwzględnienia tych najniższych dźwięków, które niosą ze sobą bardzo dużo energii. Filtr jest przestajalny w zakresie od 5 do 500 Hz, czyli możemy w zasadzie zastosować ten D-Box od kontrabasu po mandolinę. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Dodatkowo jest też filtr dolnoprzepustowy przy częstotliwości 3 kHz. Ma krzywą opadania 6 dB na oktawę, bardzo łagodny, taki naturalny sposób. Ma on wykorzystanie wszędzie tam, gdzie nasz przetwornik piezo jest bardzo ostry i taki chrapliwy się robi. W związku z tym możemy ograniczyć, tak jak w przypadku wiolonczeli czy kontrabasu, także to górne pasmo do dalszej dystrybucji do naszego systemu monitorowego oraz systemu frontowego. Bardzo przyspiesza pracę, bardzo ułatwia pracę i powoduje, że możemy sobie zoptymalizować szerokość pasma przenoszenia naszego toru już na samym początku, stosując właśnie PZDI do tego celu. Zakres dynamiczny 99 dB, maksymalny poziom wejściowy to plus 9 dB DBU. Bardzo ciekawe rozwiązanie, jeżeli ktoś robi formy orkiestrowe często, jeżeli ktoś jest muzykiem i ma swój instrument i nie chce liczyć na to, że za każdym razem ktoś mu tam podsunie inny D-Box i za każdym razem brzmienie tego instrumentu będzie inne, raz lepsze, raz gorsze, warto jest wyposażyć się w taki D-Box. Bardziej, że może być klasycznym, monofonicznym, także D-boxem o impedancji wejściowej standardowej dla tego typu urządzeń. Kolejnym ciekawym produktem Radiala jest Radial 4Play. 4Play jest doskonałym rozwiązaniem dla muzyków lub dla techników muzyków koncertowych, którzy mają więcej instrumentów. Radial 4Play jest czterokanałowym D-boxem, który ma jedno wejście jackowe. Dzięki niemu możemy sobie robić takie konfiguracje jak tutaj, czyli mamy cztery różne instrumenty. Mamy jeden przewód jack-jack, którym podpinamy te nasze instrumenty, zmieniamy je sobie dowolnie, nie musimy mieć wielu kabli. I dzięki naszemu 4Play wybieramy sobie, na który kanał wyjściowy kierujemy nasz sygnał. Plusem takiego rozwiązania jest to, że nasz realizator dźwięku dostaje cztery kanały, na którym każdy z kanałów jest przypisany konkretnemu instrumentowi z innym procesowaniem, z inną dynamiką, korekcją, wszystkimi innymi parametrami. I my przełączamy tylko po prostu kanał odpowiedni wyjściowy w zależności od instrumentu, na którym gramy. Bardzo fajne, bardzo wygodne urządzenie z przelotem na tuner do możliwości oczywiście konieczności strojenia tychże instrumentów, z przyciskiem mute do wyciszania naszego źródła sygnału. Bardzo praktyczne urządzenie, oczywiście jak najbardziej wysokiej jakości. Operujemy jak najbardziej na scenie także sygnałami cyfrowymi. Jeżeli chodzi o tego typu urządzenia, Radial też oferuje swoje produkty. Pierwszym z nich jest DINET. Jest to seria urządzeń, w której zawierają się w sumie cztery urządzenia. Dwa TX i dwa RX. Już odczarowuję nazwę. TX, czyli transmitter, RX jako receiver. Transmitter jest to przetwornik analogowo-cyfrowy,
który pozwala nam na dystrybucję i konwersję dwóch sygnałów analogowych do postaci cyfrowej do dalszej dystrybucji za pomocą Dante. Tak jak widzimy, mamy tutaj dwa złącza jackowe, dwa złącza RCA oraz złącze na małym jacku TRS 3,5 mm z funkcją trimowania sygnału wejściowego, czyli jesteśmy w stanie sobie dopasować poziom sygnału wejściowego do każdego źródła sygnału niesymetrycznego i dystrybuować go dalej na większe odległości za pomocą Dante, czyli możemy sobie wpiąć bezpośrednio w nasz system Dante, jeżeli takim operujemy. Urządzenie może być zasilane power over Ethernet, czyli za pomocą właśnie naszego złącza, za pomocą naszego kabla skrętkowego. Maksymalny poziom wejściowy, tak jak widzimy tutaj, jest aż plus 24 dB, czyli jest to właściwie broadcastowy standard linii symetrycznych. W związku z tym też pokazuje, jak duży zakres dynamiczny potrafi to urządzenie przetworzyć. Następnym urządzeniem jest Dan RX, czyli jakby odwrotna sytuacja. Tutaj jest to konwerter cyfrowo-analogowy, czyli tak jak w poprzednim przypadku mieliśmy konwersję z analogu do sygnału cyfrowego. Tu mamy odwrotną sytuację. Sygnał, który jest dostarczany za pomocą Dante, jesteśmy w stanie przekonwertować na sygnał analogowy i w postaci połączeń symetrycznych te dwa kanały możemy dystrybuować dalej. Może to urządzenie też być jakby naszym przedwzmacniaczem słuchawkowym, takim wzmacniaczem słuchawkowym do na przykład realizacji odsłuchu słuchawkowego, przewodowego dla któregoś z muzyków, na przykład dla perkusisty, ponieważ dysponuje wyjściem słuchawkowym z regulowanym poziomem wyjściowym. Bardzo praktyczne urządzenie. Kolejnymi dwoma urządzeniami jest rozwinięcie tej myśli, czyli Dante X2, czyli transmitter. I tak samo jak w przypadku Dante X, Dante X2 jest konwerterem analogowo-cyfrowym, z tym, że o troszkę większych możliwościach. Jeżeli chodzi o parametry, różnica jest podstawowa taka, że obsługuje także standard AS67. Co do takiej fizycznej strony urządzenia, dysponuje dwoma złączami combo XLR jack 1/4 cala, dysponuje wejściami RCA, dysponuje wejściem na małego jacka 3,5 mm stereofonicznego, dysponuje dwoma regulatorami poziomu wejściowego niezależnego dla każdego kanału, także z tłumikami PAD 15-decybelowymi, tak więc troszeczkę bardziej rozbudowana konstrukcja. Oczywiście jest też RX, czyli receiver, czyli odbiornik. Dostarczamy sygnał za pomocą Dante, wychodzimy z urządzenia symetrycznie za pomocą złączy XLR. Jest także oczywiście odłączanie masy, jest wyjście słuchawkowe z regulacją głośności, jest także para wyjść na jackach 1/4 cala. Bardzo ciekawe konstrukcje, również zasilane power over Ethernet, czyli za pomocą naszego przewodu skrętkowego. Bardzo wysokie parametry, najwyższa jakość znana wśród produktów Radiala. BT Pro V2 jest nowością w ofercie Radiala z tego roku. Jest to urządzenie, dzięki któremu możemy podłączyć bezprzewodowo z naszych jakichś urządzeń przenośnych, jak telefon, jak laptop, tablet, odtwarzać materiał dźwiękowy, muzyczny bezprzewodowo. BT Pro ma za zadanie strumieniować ten nasz sygnał, przyjąć ten nasz sygnał z Bluetootha i pozwala na dystrybucję w postaci analogowej tego sygnału w sposób profesjonalny, już wpuszczenie go do naszego systemu nagłośnienia. Ma funkcję monofonizacji, ma wyjście słuchawkowe, dzięki któremu możemy sobie odsłuchać nasz materiał dźwiękowy.
Można nadać unikalny kod, w związku z tym urządzeń takich może pracować wiele w bardzo niedalekiej odległości od siebie. Zasilanie może być dostarczane za pomocą zasilacza zewnętrznego, tak jak to było w poprzedniej wersji BT Pro, natomiast BT Pro V2 ma możliwość zasilania go za pomocą Phantoma, tak więc tutaj jest duży plus dla wersji Pro V2. Parametry jak najbardziej tutaj tak samo, jak najwyższej jakości, jeżeli chodzi o ten produkt. Ma możliwość zasilania też za pomocą złącza USB. To też jest istotne, ponieważ podłączając go do jakiegoś urządzenia mobilnego, możemy go też zasilać za pomocą takiego złącza. USB Pro jest to bardzo dobre, fajne, praktyczne urządzenie, które jest tak na dobrą sprawę interfejsem dźwiękowym USB. Dwukanałowym, dzięki któremu możemy podłączyć dowolne urządzenie, czy to na platformie Windows, czy na platformie iOS macowskiej. Urządzenie podpinamy za pomocą USB do naszych komputerów, laptopów. Urządzenie jest typu plug and play, w związku z tym nie musimy szukać driverów na stronie producenta. Drivery są wewnątrz urządzenia, instalują się tak jak zwykły pendrive lub inne tego typu urządzenia. W praktyce wygląda to tak, że po podłączeniu takiego urządzenia za pomocą USB do naszego komputera w przeciągu 30 sekund urządzenie się instaluje, jest gotowe do pracy, jest widoczne jako domyślna karta dźwiękowa, interfejs audio wyjściowy naszego systemu, naszego komputera. W bardzo dobrej jakości przetworniki 24 bity, 96 kHz z wyjściem słuchawkowym do monitoringu i oczywiście wyjścia symetryczne, analogowe z odłączaniem masy, czyli jest to połączenie interfejsu USB z profesjonalnym D-boxem. Bardzo wygodne, bardzo proste urządzenie, świetnie działa. Nowością jest z tego roku USB Mobile, czyli wersja dla wszystkich urządzeń przenośnych, takich jak telefony czy iPady. Póki co urządzenie jest kompatybilne tylko i wyłącznie z iOS-em, natomiast czy będzie dostępne w wersji na Windowsa? Czas pokaże. Póki co jest to tak nowy produkt, że trudno jest mi cokolwiek więcej o tym powiedzieć. W odróżnieniu do USB Pro ma oczywiście też wyjście słuchawkowe, natomiast może także ładować urządzenia podłączone po USB z nim, czyli nie ma takiego ryzyka, że jeżeli mamy słabą baterię i podłączamy naszego iPhone'a, tudzież iPada po USB ze słabą baterią, to w trakcie nam się rozładuje i nie będziemy mieli możliwości podładować naszego urządzenia. USB Mobile także ładuje nasze urządzenie. Może być zasilane oczywiście z zasilacza zewnętrznego lub za pomocą Phantoma z naszego stołu mikserskiego. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Kolejną grupą urządzeń są splittery i separatory. Radial oferuje bardzo różne urządzenia tego typu, ma w ofercie tego naprawdę mnóstwo. Seria Catapult jest bardzo ciekawą propozycją w ofercie Radiala. Jest to modułowy system, który wykorzystuje kabel skrętkowy kategorii minimum kategorii 5 lub kategorii 6 do dystrybucji 4 par sygnałów symetrycznych, analogowych. I tak jak widzimy, tutaj akurat są te dwie rzeczy, które tutaj mamy. Te dwa elementy, które tutaj mamy na naszym slajdzie, są to Catapult Mini, czyli to są proste takie przyłącza,
dzięki którym mamy od razu wstęgę złączy XLR męski, żeński lub jack symetryczny. Jesteśmy w stanie połączyć dwa na przykład raki ze sobą, w których są wzmacniacze lub jakieś urządzenia efektowe, obojętnie, za pomocą jednego skrętkowego przewodu. Dzięki temu, że nie jest to system zamknięty, możemy stosować różnej długości przewody, w zależności od tego, w jakim zastosowaniu, w jakim miejscu będziemy to stosować, w sytuacji na żywo, w sytuacjach koncertowych, możemy sobie budować nasz system dowolnie. Do dyspozycji mamy też większe stageboxy, takie jak te, które są też w różnych wersjach. Wersja podstawowa tych większych stageboxów naszych jest wersją, która ma oczywiście cztery wejścia lub cztery wyjścia XLR-owe, natomiast są z przelotem, czyli z jednej strony mamy wejścia, z drugiej strony mamy wyjścia, albo są wyjścia i z drugiej strony także są wejścia przelotowe do takiego rozszycia na sztywno bez separacji galwanicznej. Natomiast są dostępne te właśnie jakby stageboxy także w wersji z transformatorami i są to transformatory do sygnałów mikrofonowych lub liniowych. Symbole są albo z literką M, albo z literą L, w zależności od tego, czy jest to transformator przewidziany do sygnałów liniowych, czy do sygnałów mikrofonowych. Bardzo sprytne rozwiązanie, modułowe rozwiązanie, nie jesteśmy skazani na wieloparowy przewód tej samej długości, czyli możemy stosować skrętki różnej długości, w zależności od tego, gdzie i jak chcemy dystrybuować sygnał na scenie. Bardzo popularny produkt, bardzo elastyczny. Tutaj mamy przykłady zastosowania. Tu w przypadku jako multicore i splitter jednocześnie do systemów monitorowych. Tutaj mamy zastosowanego katapulta jako podpiętkę na scenie, czyli podłączając się do stageboxa naszego jesteśmy w stanie przyjąć oczywiście cztery sygnały i rozszerzyć je pomiędzy konsoletę monitorową a konsoletę frontową. Tutaj jest jako klasyczny multicore, czyli i także podpytka, czyli wpinamy sygnały i przedłużamy jednym przewodem kategorii piątej lub szóstej, jedną skrętką, cztery sygnały do naszego stageboxa. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Polecam zapoznać się z nim. Kolejnym urządzeniem separującym w ofercie Radiala omawianym przeze mnie tutaj jest Ice Cube. Ice Cube jest prostym separatorem linii symetrycznej, jednokanałowej, z funkcją odłączania masy. Bardzo proste, kompaktowe urządzenie do zastosowania wszędzie tam, gdzie musimy odseparować symetryczną linię naszą sygnałową. Transformator Eclipse w obudowie mu metalowej, prosta, wytrzymała konstrukcja wysokiej jakości. Kolejnym produktem jest ProISO. ProISO jest separatorem desymetryzatorem, czyli dzięki niemu możemy zamienić naszą linię symetryczną, stereofoniczną na dwie linie niesymetryczne, w dodatku z regulacją poziomu wyjściowego tutaj, przy jednoczesnej separacji tychże linii. Tak więc jeżeli zachodzi potrzeba desymetryzacji naszej linii sygnałowej, Radial też oferuje tego typu rozwiązania. Pro MS2 jest symetrycznym splitterem mikrofonowym. W przypadku serii Pro jest dostępne to jedno urządzenie, czyli mamy urządzenie, które pozwala nam na jakby dystrybucję w trzy różne miejsca, z tym, że te dwa złącza są złączami direktowymi, nieseparowanymi, wyjście separowane jest jedno, tutaj to trzecie. Te dwa wyjścia, czyli to drugie wyjście jakby direktowe, bezpośrednie i wyjście separowane, każdy z nich ma niezależne odłączanie masy. Tak więc jest to urządzenie tego typu. Jeżeli potrzebowalibyśmy urządzenie, które ma dwa separowane wyjścia, jedno wyjście direktowe, jest także w ofercie, natomiast jest to w serii J,
Urządzenie się nazywa JS3, wygląda bardzo podobnie. Od Pro MS2 różni go to, że ma zastosowany transformator Jensena, który ma podwójną klatkę Faradaya zastosowaną, dodatkowo ekranującą przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Dodatkowo ma ekranowanie mu metalowe, najwyższej jakości transformatory oczywiście. Natomiast plusem dodatkowym jeszcze jest to, że mamy dwa wyjścia separowane. W przypadku MS2 mamy taką separację tylko na jednym z gniazd. Do zastosowań większych, gdzieś gdzie jest potrzebna separacja wejść sygnałów mikrofonowych w większej ilości, mamy do dyspozycji urządzenie OX8. Tutaj należy zwrócić uwagę na pewno, że OX8R AJ różni się tym, że OX8R jest na transformatorach Eclipse'a, natomiast OX8J jest na transformatorach Jensena, jest w związku z tym troszeczkę droższy, ale ma także lepsze parametry akustyczne. Urządzenie bardzo praktyczne. Każdy z kanałów ma niezależne odłączanie masy, każdy z kanałów ma niezależny tłumik sygnału wejściowego. Jest podwójny przelot direktowy, czyli 8 wyjść przelotowych, 8 wyjść dodatkowych przelotowych, ale już z odłączaną masą i 8 izolowanych wyjść na złączu DSAP lub na Euroblokach. Tutaj widzimy każdą z sekcji, to jest sekcja wejściowa, tu mamy sekcję wyjściową direktową, tu mamy sekcję direktową z odłączeniem masy, a tu mamy właśnie to naszą sekcję separowaną wyjściową. Na panelu przednim znajdują się wejścia XLR-owe, czyli możemy podłączyć sygnał zarówno za pomocą złączy XLR, jak i złącza DSUP, jak i złączy Fenixowych Eurobloków. Bardzo wygodne urządzenie, które zajmuje mało miejsca, wysokiej jakości. Często zachodzi potrzeba dystrybucji sygnałów dla prasy i radia. Jeżeli robimy gdzieś imprezy, w których mają znaleźć się także media, to radia także dysponuje urządzeniami, które ułatwią nam to zadanie. Zadaniem jest proste, dostarczyć sumę sygnał w postaci liniowej na ogół i rozszerzycie go na możliwie dużą ilość separowanych wyjść do podłączenia się dla naszego dobra też separowanych na potrzeby telewizji i radia. Empress jest jednostką taką kontrolującą, sterującą 1U, która jest częścią systemu tworzącego razem z Exopodem, którego omówimy za chwilkę. Takim systemem właśnie, który jest kostką dziennikarską i takim systemem zarządzającym sygnałami dla rozgłośni radiowych oraz stacji telewizyjnych. Urządzenie dysponuje dwoma wejściami mikrofonowymi, dysponuje wejściami liniowymi. Tutaj mamy bezpośrednie dwa wyjścia o poziomie mikrofonowym z panelu przedniego. Mamy do dyspozycji też limiter, którego parametry są tutaj zmienialne. Możemy zatem w prosty sposób zabezpieczyć przed sterowaniem sygnałami wejściowymi naszą kostkę dziennikarską na wyjściu. Jest także złącze słuchawkowe do monitoringu. Z tyłu mamy 6 dodatkowych wyjść o poziomie liniowym. Dzięki nim możemy wyjść z sygnałami na nasze kostki dziennikarskie. Tu jest taki stagebox właśnie, który dysponuje w sumie 14 wyjściami, z czego 10 wyjść separowanych są to wyjścia symetryczne na XLR-ach. Każde z wyjść ma niezależne odłączanie masy. Dodatkowo z każdej strony naszego stageboxa mamy po dwa separowane, niesymetryczne wyjścia na jackach 3,5 mm. Odłączanie masy jest za pomocą tych tutaj najbliższych gniazd symetrycznych, one są połączone razem.
W przypadku jakichś tam dyktafonów czy jakichś małych urządzeń rejestrujących, z których często rozgłośnie radiowe korzystają, w pełni pasywne urządzenie, jeden XLR wejściowy, jeden wyjściowy, czyli jednym sygnałem z naszego Empressa wychodzimy sobie w naszego egzopoda i na wszystkich wyjściach z niego mamy ten sam sygnał. Jest przelot także sygnału wejściowego, dzięki którym możemy więcej takich stageboxów podłączyć. Jeżeli jest taka potrzeba, system jest skalowalny. Bardzo fajne rozwiązanie, w pełni profesjonalne i tak jak w przypadku urządzeń radiala niezniszczalne. Kolejną grupą produktów są miksery. Zacznijmy od najprostszej konstrukcji pasywnej. Jest to mikser sumujący, który posiada dwa wejścia, posiada jedno wyjście, całkowicie pasywny tor sygnałowy z możliwością regulacji poziomu wejściowego obu z kanałów z włącznikami tychże, tak? Także z możliwością zmiany polaryzacji kanału drugiego, jeżeli sumujemy kanały i znajdują się one w przeciwfazie, możemy je tutaj tym przełącznikiem polaryzacji jakby wyrównać, żeby były w tej samej fazie. Jest także funkcja omijania regulatorów głośności, czyli jeżeli zachodzi takie ryzyko, że D-Box może, nasz mikser może mieć przez przypadek zmieniony poziom wejściowy, lub po prostu nie chcemy ingerować w poziomy sygnałów, możemy pominąć regulację wciskając ten przycisk. Dwa wejścia, jedno wyjście, dysponuje także wejściami na jackach 1/4 cala, TRS, bardzo prosty sumator, kombiner, który jest w stanie przyjąć praktycznie każdy sygnał zarówno na poziomie mikrofonowym, jak i liniowym. Kolejnym produktem jest prezenter. Prezenter jest połączeniem przedwzmacniacza mikrofonowego, małego miksera z interfejsem USB, czyli jeżeli chodzi o funkcjonalność urządzenia, mamy do dyspozycji jedno wejście mikrofonowe, jedno wejście analogowe, liniowe na małym jacku 3,5 mm stereofoniczne, do którego jest przewidziana korekcja tutaj barwy w zakresie niskich i wysokich częstotliwości. Są to dwa filtry półkowe, krańcowe. Korekcja ta także dotyczy złącza USB. Nasz prezenter jest po prostu, tak jak w przypadku USB Pro, urządzeniem plug and play, czyli podłączamy naszego prezentera do naszego komputera, on w około 30 sekund sam instaluje swoje sterowniki i staje się domyślną kartą wyjściową, naszym interfejsem audio. I dzięki temu urządzeniu możemy podpiąć i zrealizować prostą sztukę, gdzie mamy jeden mikrofon do dyspozycji, gdzie mamy dźwięk z komputera, czyli tak jak w przypadku prezentacji wszelkiego typu lub tego typu podobnych zastosowań, wychodzimy sobie separowanymi wyjściami symetrycznymi z funkcją odłączania masy, czyli tak jak funkcja też klasycznego D-Boxa tutaj jest zastosowana. Możemy sobie wyjść na nasz system nagłośnienia, mogą to być dwie kolumny aktywne, może to być system nagłośnienia jakiś większy. Urządzenie wbrew pozorom jest, ponieważ jest małe i skromne, jest bardzo wysokiej jakości i potrafi zawstydzić niejedną konstrukcję tego typu. Dodatkowo mamy oczywiście filtr HPF dla wejścia mikrofonowego, czyli filtr głównoprzepustowy oraz zasilanie Phantom dla naszego wejścia. Urządzenie jest zasilane za pomocą USB, tak więc nie potrzebujemy zewnętrznego zasilacza. Kolejnym urządzeniem jest urządzenie takie dedykowane troszeczkę bardziej dla performerów, muzyków, czyli VocoLoco, który jest przedwzmacniaczem mikrofonowym z korekcją barwy dwupunktową
Oraz pętlą efektów, czyli możemy sobie wykorzystać nasze, czy nasz procesor efektów, jakiś podłogowy, czy rakowy, czy efekty gitarowe, nasze kostki gitarowe, do tego, aby wykorzystać je i wpiąć w pętli razem z naszym torem mikrofonowym. Pętla jest wyłączalna, jest przycisk mute, urządzenie jest przewidziane do pracy u naszych stóp, tak więc jest bardzo wygodne także do pracy na żywo. Bardzo fajne urządzenie. KeyLargo jest z kolei mikserem stereofonicznym sygnałów liniowych, który jest przewidziany i dedykowany klawiszowcom. To urządzenie jest już parę lat w ofercie Radiala, zyskało sobie bardzo dużo przychylnych opinii. Korzystali z niego bardzo znani muzycy na wielu trasach koncertowych. Oprócz trzech par sygnałów stereofonicznych, które możemy tutaj na jackach podpiąć, jest także możliwość podpięcia pedału sterującego, jest także wyjście monitorowe, jest oczywiście separowane wyjście stereofoniczne, jest także złącze USB, dzięki któremu możemy podłączyć sygnał audio z naszego laptopa, z jakiegoś DAW-a lub z instrumentu wirtualnego i także je tutaj wpuścić. Tak jak widzimy, kontrola głośności i możliwość wpuszczenia jeszcze dodatkowego sygnału z naszej pętli efektowej dla każdego kanału jest miksowane niezależnie. Tu mamy regulację poziomu sygnału z naszego wejścia USB, które także możemy zmiksować z sygnałem z naszej pętli efektowej. Wyjście monitor, wyjście główne ma niezależną regulację głośności, w związku z tym stawiając urządzenie gdzieś pod ręką, klawiszowiec jest w stanie sam sobie regulować także poziom wyjściowy swojego odsłuchu. Odłączanie masy jest niezależne dla systemu monitorowego, jak i dla wyjść głównych. Bardzo fajne urządzenie, kompaktowe, zajmujące bardzo mało miejsca i naprawdę dobrej jakości. Rozwinięciem tej myśli jest KL8. KL8 w tej chwili jest już obecny na scenach całego świata praktycznie. Korzystają z niego najwięksi, najważniejsi muzycy. Jest rozbudowaną wersją naszego KeyLargo, jest w postaci rakowej. Natomiast dysponuje czterema parami wejść stereofonicznymi, stereofoniczną pętlą efektową, monofoniczną pętlą efektową, możliwością podłączenia sygnałów MIDI, możliwość podłączenia dwóch źródeł sygnałów z cyfrowych za pomocą złączy USB, czyli ma redundantne wejście USB, czyli jeżeli mamy koncert lub jakąś sztukę, która wymaga redundancji w przypadku jakichś backing tracków, czy w przypadku jakichś materiałów muzycznych, które są domiksowywane jakby do naszych instrumentów muzycznych. Mamy podwójne wejście USB, które mogą być jednocześnie podpięte, czyli dwa komputery podpinamy jednocześnie z tym samym materiałem dźwiękowym, który jest odtwarzany czy za pomocą jakiejś stacji DAW, czy z jakiegoś odtwarzacza z komputera w tym samym czasie. Jeżeli jeden z nich zawiedzie, automatycznie możemy przełączyć się na drugi z nich bez konieczności przełączania się i sygnał jest brany z drugiego wejścia USB. Funkcjonalność ta może być wyprowadzona na pedał nożny, który może być wyprowadzony gdzieś pod ręką lub nogą osoby odpowiedzialnej za przełączanie tych sygnałów. Jest wyjście sumujące, oczywiście wszystkie nasze cztery pary sygnałów. Bardzo fajne, wygodne urządzenie, najwyższej jakości, jak to w przypadku Radiala możemy być pewni działania tych urządzeń w każdych warunkach.
Space Heater jest urządzeniem studyjnym, natomiast jest wykorzystywane też na estradach koncertowych. Jest to mikser, sumator, który dysponuje lampami 12AX7 dla każdej pary wejść. W sumie są cztery pary wejść. Każda z lamp 12AX7 dla każdej pary wejść ma dodatkowy przełącznik biasu, dzięki któremu sposób wprowadzanych zniekształceń przez naszą lampę określamy w trzech stopniach. Ograniczając napięcie biasu, powodujemy więcej zniekształceń z lampy, czyli efekt taki bardziej już wchodzący w distortion, lub dwa pozostałe tryby, które zwiększają napięcie biasu i powodują, że lampa mniej zniekształca i wprowadza mniej tych harmonicznych. Funkcja ta oczywiście oprócz tej tutaj skokowej regulacji może być płynnie domiksowywana do każdego z kanałów. Genialne urządzenie w przypadku barw organów Hammonda, Rhodesa i innych tego typu instrumentów klawiszowych czy syntezatorów. Doskonale się sprawdza zarówno na żywo, jak i w przypadku, studia nagrań. Posiada filtr górnoprzepustowy, pełen zakres częstotliwościowy, jeżeli chodzi o szerokość pasma przetwarzania, poziom szumów na poziomie minus 103 dBU, zakres dynamiki też spory, 96 dB. Jest możliwość także linkowania tychże urządzeń. Ja tutaj mam błąd z tego, co widzę, bo mam do dwóch urządzeń, można łączyć do czterech urządzeń, w sumie możemy dysponować 32 kanałami wejściowymi, które po zlinkowaniu będą widoczne i będą wychodziły z ostatniego urządzenia, tutaj ze sumy, tak więc można rozbudowane systemy tutaj też budować. Tutaj mam pytanie, widzę, czy KL8 sam przełącza USB na drugie, kiedy rozłączy się przewód USB 1. On nie ma funkcji automatycznego przełączania się. Funkcja automatycznego przełączania się w przypadku redundantnych złączy USB jest dostępna w switcherze SW8 USB. Jest takie urządzenie jak najbardziej, natomiast w przypadku KL8 nie odbywa się to automatycznie. Kolejnymi produktami, które omówimy właśnie, to są switchery. Nowość w ofercie Radiala, czyli prosty switcher, który umożliwia nam wpięcie jednego sygnału mikrofonowego z mikrofonów pojemnościowych i przełączanie go na dwa źródła, na dwa odbiorniki, do dwóch odbiorników. Każdy z nich ma odłączanie masy. Kompaktowa, wygodna konstrukcja może być przydatna, tak jak w przypadku Hotshota DM1, który jest przewidziany do mikrofonów dynamicznych i jakby nie pozwala nam na stosowanie mikrofonów pojemnościowych z racji braku możliwości przełączania zasilania Phantom. Hotshot 48V i Hotshot DM1 umożliwiają nam na przykład zastosowanie tego rozwiązania dla wokalistów, którzy chcą dawać jakieś polecenia albo komunikaty jakieś, porozumiewać się z technikami na scenie, i w tym momencie mogą przełączyć sobie na drugie wejście B i komunikować się z nimi w dyskretny sposób i później przełączając się na kanał, który dystrybuuje dźwięk na nasz system nagłośnienia, w dyskretny sposób informowania muzyków oraz techników o ewentualnych problemach, kłopotach lub zmianach w setliście. Bardzo praktyczne urządzenia. Hotshot ABO jest urządzeniem, które ma jedno wejście symetryczne liniowe i dwa wejścia symetryczne liniowe, czyli przełącza nam wyjścia. Jest odpowiednikiem DM1 i Hotshota 48V, z tym, że dla sygnałów liniowych.
Dodatkową funkcjonalnością jego są tłumiki wyjściowe, 15-decybelowe na wyjściu. Oprócz tego mamy możliwość trimowania 3-decybelowego, dodatkowo jednego z wyjść, dzięki czemu możemy jakieś różnice w poziomach także tutaj wyrównać, albo je zrobić celowo, jeżeli jest taka konieczność. Hotshot ABI z kolei jest odwrotną sytuacją ABO, czyli mamy tutaj możliwość przełączania dwóch różnych źródeł dźwięku i kierowania ich do wspólnego wyjścia. Funkcjonalność podobna taka jak w Hotshotcie ABO, z tłumikami wejściowymi, bardzo przydatne urządzenie, jak najbardziej możemy w zależności od konieczności zastosowania dobrać sobie właśnie któreś z tych urządzeń do naszych zastosowań koncertowych. Jest też Relay. Relay jest bardzo kompaktową wersją tamtych urządzeń, nie posiada sam w sobie jakby przełącznika łatwo dostępnego, natomiast przełącza jedno wejście na dwa, na jedno z dwóch wybranych wyjść za pomocą przełącznika nożnego JR1. Jego budowa pozwala nam po prostu na to, że możemy go zastosować gdzieś w jakichś floorboxach, w jakichś pedalboardach, gdzieś, gdzie będzie zainstalowany na stałe, będzie zajmował bardzo mało miejsca i możemy sobie wyprowadzić za pomocą jednego przewodu w wygodne dla nas miejsce do przełącznika nożnego. Może być też zastosowany w związku z tym w szafie rakowej. Radial oferuje dla urządzeń, które mają tego typu obudowę jak Relay właśnie, czyli budowę tak zwanej książki, zdjęcie tej zewnętrznej pokrywy i zamocowanie go w obudowie rakowej. Są obudowy rakowe też do tego typu urządzeń. Kolejnym urządzeniem przełączającym jest Backtrack. Jest to urządzenie dwukanałowe, dwa kanały wejściowe przełącza na jedno wspólne wyjście. Do urządzenia możemy wpiąć sygnał za pomocą dużych jacków 1,4 cala lub małymi jackami 3,5 mm. Mamy przełącznik sygnału wejściowego, przycisk mute do wyciszania, wyjście słuchawkowe do podsłuchu wybranego kanału wejściowego przed przełączeniem. Oczywiście jest możliwość linkowania z większą ilością naszych backtracków. Nie jest ograniczona ilość, nie jest podana przez producenta ograniczona ilość tychże urządzeń, które mogą być linkowane. Natomiast wiadomo jest, że jeżeli potrzebujemy większą ilość źródeł do przełączania, to po prostu stosujemy modele wyższe o większej ilości przełączalnych wejść. Jest możliwość oczywiście podpięcia pedału nożnego JR2 do naszego backtracka. SW4 jest to przełącznik już bardziej uniwersalny, przełącznik, który ma 4 wejścia A i B, czyli w sumie 8 wejść. Wszystkie 4 wejścia mogą być jednocześnie przełączane. Dzięki temu możemy już wykorzystać SW4 jako przełącznik na przykład sygnałów wyjściowych z konsolet audio. Oczywiście mówimy tu tylko i wyłącznie o sygnałach symetrycznych, analogowych, natomiast możemy wykorzystać go jak najbardziej jako właśnie taki switcher sygnałów wyjściowych. Wszystko odbywa się bezszelestnie, bez żadnych trzasków, bez żadnych artefaktów nałożonych na nasz sygnał dźwiękowy. Symetryzowane wyjścia, separowane, z możliwością oczywiście podłączenia pedałów nożnych, z funkcją podsłuchu PFL-u każdego z kanałów wejściowych urządzenia. Rozwinięciem tej myśli jest SW8, który występuje w dwóch wersjach. SW8 dysponuje 8 wejściami, które mogą być przełączalne, czyli tu już w tym momencie mówimy o poważnym urządzeniu, które umożliwia nam wielościeżkowe przełączanie
systemów takich multitrackowych, wielościeżkowych, które są jako backing tracki gdzieś podpuszczane podczas koncertów, co ma miejsce już coraz częściej. Natomiast umożliwia nam redundancję, czyli możemy jednocześnie podpiąć do 32, bo możemy linkować do 4 takich urządzeń, do 32 monofonicznych kanałów, które będą przyłączalne przy 4 takich urządzeniach. Już tutaj przełączę, bo to lepiej to widać, jak to działa. Czyli mamy dwa systemy odtwarzania wpięte na kanały A i na kanały B. Przy zlinkowaniu właśnie do 4 urządzeń SW8 możemy albo automatycznie, albo manualnie przełączać te systemy odtwarzania, czyli jeżeli by zawiódł któryś z tych systemów odtwarzających, to automatycznie SW8 przełączy się na drugi system odtwarzania lub zrobimy to manualnie. Do tego celu służą tutaj też parametry regulowane, dzięki którym określamy wartości sygnału tego, który steruje automatyczną funkcją przełączania. Możemy oczywiście za pomocą pedału nożnego podłączonego do urządzenia robić to także ręcznie, manualnie. Bardzo ciekawe urządzenie, które jest szeroko wykorzystywane właśnie w sytuacjach koncertowych. SW8 nie posiada złączy USB oraz nie posiada wejścia oraz wyjścia MIDI. SW8 USB posiada dwa redundantne przełączania wyjścia USB, które także mogą być przełączalne właśnie automatycznie, oraz wejście i wyjście MIDI. Może być też synchronizowane w związku z tym czasowo przez system sterowania multimediami na przykład. Tak więc to jest SW8. Tutaj mamy paletę wszystkich przełączników, o których wspomniałem wcześniej, czyli JR1 momentary, czyli chwilowy, JR1L, czyli latching, czyli taki bistabilny, JR2 Remote, który umożliwia nam już większą funkcjonalność, czyli przełącza pomiędzy dwoma kanałami i dodatkowo ma przycisk wyciszania. Wersja JR2, taka desktopowa, którą możemy mieć na biurku, na przykład w studio do przełączania naszych systemów, o których jeszcze będzie mowa dalej, oprócz tych wspomnianych przeze mnie, oraz największy z nich JR5, który umożliwia przełączanie do 4 kanałów oraz ma przycisk do wyciszania naszego źródła sygnału. Chciałbym teraz pokrótce omówić jeszcze nowości z Radiala, czyli całą nową serię, która się pojawiła, w której są póki co dwa urządzenia. Są to dystrybutory zasilania. Jak na Radiala przystało, są to urządzenia wysokiej klasy, są to dystrybutory zasilania i eliminatory przepięć, czyli wszędzie, gdzie mamy do czynienia ze sprzętem wysokiej jakości audio, urządzenia, które muszą być zabezpieczone przeciwprzepięciowo oraz muszą być także zabezpieczone przed zakłóceniami częstotliwości radiowych, elektromagnetycznych. To urządzenie zasilające zapewnia nam stabilne zasilanie dla całego naszego systemu audio. Posiada w sumie 8 gniazd zasilających, posiada także gniazdo USB-A do ładowania urządzeń jakichś przenośnych, posiada filtr zakłóceń w częstotliwości radiowych oraz zabezpieczenie antyprzepięciowe na warestorach MOF wysokiej jakości, które są produkowane w Stanach Zjednoczonych. Radial zdobył już w tym roku na nam nagrodę za te urządzenia, zarówno jak i Power 1, zarówno jak i za urządzenie Power 2, które w funkcjonalności różni się od Power 1 tym, że ma wysuwalną listwę diodową o zmiennej barwie,
która to może być wpięta dzięki temu na samej górze naszej szafy rakowej i oświetlać nam nasze urządzenia zainstalowane poniżej. Co do serii Pro, w zasadzie to jest na tyle. Skończyliśmy omawiać całą serię. Chciałbym Wam jeszcze tak z ciekawości pokazać, nigdy nie mogę się powstrzymać, od listy kilku użytkowników urządzeń Radiala. Może niektórych z nich rozpoznajecie. Radial jest sławą na całym świecie. Robi urządzenia bardzo wysokiej jakości, co doceniają najwięksi fachowcy w branży audio oraz muzycy. Jak widać, lista użytkowników, którą ja tu dysponuję, oczywiście nie jest pełna. Powiększa się cały czas, zyskuje nowych klientów, nowych odbiorców, nowych wielbicieli. My jako ProAudio AVT jesteśmy dumni z tego, że możemy być dystrybutorem tak wspaniałej marki, która dostarcza produkty najwyższej jakości dla wszystkich, którzy zajmują się profesjonalnie dźwiękiem. Bardzo Wam dziękuję za obecność z nami na dzisiejszym webinarium. Zapraszam Was na dwie kolejne części, w których to omówimy urządzenia dedykowane do studia nagraniowego oraz w czwartej części omówimy urządzenia z portfolio Radiala, które są dedykowane muzykom. Na dziś dziękuję. Zapraszam Was serdecznie do kontaktu z nami. Pierwsze cztery kontakty są to kontakty do naszych handlowców. Każdy z nich opiekuje się swoim rejonem Polski. Poszukajcie ich, odezwijcie się do nich. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące produktów Radiala do nas, pytania co do czy techniczne, czy zapytania ofertowe, zachęcamy Was do kontaktu z nami, zachęcamy Was do odwiedzenia strony Radiala, na której wszystkie te produkty są opisane, natomiast wiem, że jest ich bardzo dużo, jest ich wiele, jeżeli ciężko Wam przebrnąć przez tą szeroką ofertę Radiala, zawsze możecie do nas się odezwać i chętnie Wam pomożemy, odpowiemy na Wasze pytania. Zachęcam Was też do odwiedzenia strony myproaudio.pl, która dysponuje kanałem B2B, czyli możecie po zalogowaniu się, macie swoje konto, dzięki któremu będziecie mogli składać zamówienia, składać zapytania rabatowe, będziecie mogli śledzić nasze stany magazynowe, których nie ukrywamy, sprawdzić od razu, co jest na miejscu, co jest dostępne. W przypadku jakichkolwiek pytań jeszcze raz zapraszam Was do kontaktu bezpośrednio z nami. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Dziękuję za życzenia zdrowych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Życzę Wam również tego samego. Zapraszam Was na kolejne nasze webinaria. Jest nam bardzo miło, że możemy przybliżyć tak dobre produkty marek, których jesteśmy dystrybutorem. I cóż, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i zapraszam w kolejny wtorek. Do zobaczenia.